Cześć! Witaj w Cineyerze i w pierwszym odcinku z serii Absolutne podstawy programu Adobe Illustrator. Zapraszam! Adobe Illustrator to aplikacja do projektowania grafik, która stała się standardem w branży. Pozwoli Ci ona uchwycić Twoją kreatywną wizję za pomocą kształtów, kolorów, efektów i typografii. Możesz pracować na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, szybko tworząc piękne projekty, których można użyć dosłownie wszędzie. Druk, internet, wideo i animacje to tylko część zastosowań grafik tworzonych w Illustratorze. Grafika cyfrowa dzieli się na dwie podstawowe kategorie: grafika wektorowa i rastrowa. Grafika rastrowa, jak na przykład fotografia, to grupy pikseli ułożone na siatce, aby utworzyć obraz w stałej rozdzielczości. Obrazów rastrowych nie można skalować w górę ani w dół bez znacznej utraty jakości. Z kolei grafika wektorowa jest niezależna od rozdzielczości. Jest ona budowana z obiektów i ścieżek zdefiniowanych matematycznie, co oznacza, że można je dowolnie i w nieskończoność powiększać i zmniejszać bez utraty jakości. Chociaż program Illustrator może pracować z obydwoma typami grafiki, jego potężny zestaw narzędzi do tworzenia i manipulowania grafiką wektorową jest tym, co sprawia, że jest to aplikacja do wielu zastosowań. Do czego więc służy program Adobe Illustrator? Wystarczy, że rozejrzysz się wokół siebie, aby zobaczyć korporacyjne loga, banery, wizytówki, strony internetowe oraz wszystko od naklejek po reklamy na autobusach. Illustrator daje także możliwość tworzenia fotorealistycznych grafik, ikon, opakowań dla towarów, drukowanych i cyfrowych map, wykresów, grafik, plakatów, wszelkiego rodzaju ilustracji, a nawet ubrań, które nosisz. Jeśli dużo podróżujesz, możesz korzystać z aplikacji mobilnych jak Illustrator Draw, Capture CC i Comp CC. A kiedy wrócisz do domu, biura czy pracowni, możesz kontynuować pracę z programem Illustrator na komputerze. Możesz też bezpośrednio pracować w programie Photoshop na grafikach utworzonych w programie Illustrator lub też przenieść je do programu InDesign. Illustrator doskonale integruje się z aplikacjami do animacji i obróbki wideo jak Animate CC, Premiere Pro czy After Effects. Dzięki temu możesz wykorzystać swoją grafikę do tworzenia ruchomych obrazów oraz produkcji filmów. Ogólne wyjaśnienie, czym jest Adobe Illustrator, mamy już za sobą. Możemy teraz przejść do uproszczonego opisu narzędzi, na które zapewne czekasz. Jak zwykle do tematu narzędzi wrócimy w innym, poświęconym im odcinku. Dzisiaj jednak chciałbym przybliżyć Ci rozkład najczęściej używanych narzędzi i opcji. Zapewne wygląd tego programu wyda Ci się znajomy. Nic dziwnego, firma Adobe stara się ujednolicić obsługę swojego oprogramowania, aby praca w wielu programach jednocześnie i przeskakiwanie pomiędzy nimi były jak najprostsze. Pasek po lewej stronie zawiera najczęściej używane narzędzia, a część z nich znasz już z kursu Absolutne podstawy Photoshopa na kanale Cineyera. Idąc od góry, mamy dwa narzędzia zaznaczenia. Pierwsze zaznacza całe obiekty, a drugie ścieżki, co w zależności od sytuacji oraz projektu, na którym pracujesz, może być pomocne, jak i niesamowicie denerwujące. Kiedy zaczynałem uczyć się obsługi tego programu, bez przerwy myliłem narzędzia, które dostępne są w dwóch wersjach. Rzadziej używane, lecz nie mniej ważne odmiany narzędzia zaznaczenia to grupowe oraz lasso. Tuż poniżej znajdziesz pióro oraz krzywizna. Oba służą głównie do rysowania kształtów, lecz używając pióra masz kontrolę nad krzywizną każdego dodanego narożnika, linii i punktu, podczas gdy narzędzie krzywa uśredni krzywiznę linii pomiędzy trzema punktami. Następnie mamy standardowe kształty geometryczne, jak prostokąt, elipsa, wielokąt, gwiazda i linia. Po użyciu jednego z tych narzędzi możesz edytować wybraną figurę właśnie dzięki piórom. Osobiście często używam figur geometrycznych, aby mieć jakiś punkt wyjścia do dalszej obróbki, na przykład podczas wypełnienia pustych przestrzeni w projekcie. Niżej znajdziesz pędzel, kropla i ołówek. Wszystkie te narzędzia to właściwie odmiany pędzla służące do ręcznego malowania kształtów. Zauważ, że zawsze po zakończeniu linii zaokrągla się ona nieco. Jest to znak, że Illustrator przerobił Twoją linię na wektor.
kolejne trzy narzędzia i ich odmiany robią dokładnie to, na co wskazują ich nazwy. Tekst pozwala na dodanie tekstu, obracanie obraca części projektu, a gumka wymazuje. Generator kształtów pozwala na tworzenie niestandardowych figur geometrycznych poprzez łączenie wielu kształtów. Narzędzie Gradient otwiera okno tworzenia gradientu, a siatka pozwala na sterowanie stylem gradientu. Tak jak w innych programach firmy Adobe, Kroplomierz kopiuje kolor z dowolnej części projektu, aby ułatwić dobranie kolorystyki. Narzędzie Szerokość umożliwia tworzenie obrysu o zmiennej szerokości. Tworzenie przejść tworzy serię obiektów połączonych i uśrednionych kolorem i kształtem pomiędzy dwoma istniejącymi już obiektami. Narzędzie obszaru roboczego, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli Ci zmienić rozmiar i kształt obszaru roboczego, a nawet dodać więcej obszarów roboczych, jeśli tego potrzebujesz. Lupka, jak w każdym programie graficznym, oczywiście przybliża i oddala widok. Kolejna sekcja to kolor wypełnienia, obrys oraz kilka dodatkowych narzędzi pomagających w doborze kolorów. Dobór kolorów w Illustratorze różni się nieco na przykład od Photoshopa tym, że w Photoshopie wybieramy kolor pierwszego i drugiego planu, a w Illustratorze wybieramy kolor wypełnienia i obramowania wektorowej figury geometrycznej. Tryby rysowania to bardzo przydatna funkcja, która pozwala rysować pod innymi elementami projektu. Najlepszym przykładem użycia tej funkcji jest wypełnienie tła naszkicowanego kształtu lub całego projektu. Na końcu podstawowych narzędzi mamy jeszcze zmianę trybu ekranu. Mimo że nie jest to narzędzie, którego będziesz używać na co dzień, przydaje się ono, kiedy pracujesz z klientem i często pokazujesz swoje postępy jako prezentacja. Możesz też zaoszczędzić miejsce na ekranie i wykorzystać obszar roboczy do maksimum, chowając rzadziej używane narzędzia oraz paski. Poniżej na części używanych narzędzi znajdziesz jeszcze trzy kropki, które ukrywają pozostałe ikony w tym pasku. Każdą z tych ikon możesz oczywiście przeciągnąć do paska głównego, jeśli jest Ci potrzebna. Otwierając tę sekcję, wchodzisz jednocześnie w tryb edycji paska narzędzi, co pozwala Ci na przesunięcie dowolnej ikony i upuszczenie jej w miejscu, które Ci bardziej odpowiada. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. W kolejnych odcinkach tej serii opowiem Ci w szczegółach o wszystkich narzędziach dostępnych w programie Illustrator. A jeśli zainteresowanie będzie wystarczająco duże, może nawet coś razem zaprojektujemy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zawsze zostaw komentarz poniżej, a ja bardzo chętnie pomogę. Kolejny odcinek już wkrótce, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!